naszym studiu mocny zestaw komentatorów politycznych. Doktor Jerzy Targalski, witam serdecznie. I pan Stanisław Michalkiewicz, publicysta. Także kłaniam się nisko. Przypomnę państwu pytanie, główne pytanie, które będzie się przewijało przez tą część programu na pewno. Czy na Polskę będą wywierane naciski w sprawie mienia pożydowskiego? Czekamy na państwa SMS-y. W Stanach Zjednoczonych legislatura przyjęła ustawę numer 447, Senat amerykański. Nasz rząd w zeszłym tygodniu przeszedł gruntowną rekonstrukcję. W Niemczech rząd nie może się w ogóle skonstruować. Ja na to wszystko patrzę i przypominają mi się takie antologie przedwojennych szmoncesów, gdzie często powtarzane było pytanie kierowane do słynnego rabina, słynnego z mądrości rabina z Góry Kalwarii. Rebe, ty powiedz, jak jest? I to pytanie chciałbym skierować na początku do pana Stanisława Michalkiewicza, jako że on był chyba pierwszym publicystą, albo jednym z pierwszych, który w ogóle tą sprawę ustawy 447 poruszył na polskim gruncie. Jak jest? Dobre pytanie. To ta ustawa już ma inny numer, 1226, bo to jest projekt jeszcze nadal. 447 ten akt miał w Senacie. 12 grudnia ubiegłego roku Senat zaaprobował ten akt jednogłośnie, z tego co wiem. No i w rezultacie, zgodnie z procedurą, ten projekt trafia do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. No i jeśli Komisja Spraw Zagranicznych go też zarekomenduje pozytywnie, to trafi pod głosowanie w Izbie Reprezentantów, a potem na biurko prezydenta Trumpa. W tej chwili jest tak, że ta komisja jeszcze nie podjęła decyzji, z tego co wiem. W związku z tym działacze Polonii Amerykańskiej wystosowali do tych 48 kongresmenów, którzy są w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, taką petycję połączoną z załączoną ekspertyzą prawną. No i petycja jest taka, żeby to zahamować, ten akt, dlatego że on jest niebezpieczny dla państwa polskiego i dla narodu polskiego. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Ponieważ dotychczas były naciski wywierane ze strony amerykańskiej na Polskę, na przykład w lipcu 2015 roku grupa kongresmenów wystosowała taki list do sekretarza stanu ówczesnego Johna Kerry'ego, żeby tam jakieś naciski na Polskę wzmocnił, ale one miały charakter nieformalny. Natomiast ta ustawa, gdyby została uchwalona, daje rządowi Stanów Zjednoczonych podstawę prawną, czy tam pozór, wszystko jedno, jak to nazwiemy, do stosowania wobec Polski rozmaitych już sformalizowanych środków nacisku. Przypomnę, co to może być. No, na przykład przed laty były takie naciski wywierane na rząd szwajcarski, żeby tam odblokował te tak zwane martwe konta, i Stany Zjednoczone zagroziły wtedy zamrożeniem wszystkich aktywów szwajcarskich na terenie amerykańskim i państw sojuszniczych, i pod tym naciskiem, pod tą groźbą rząd szwajcarski się ugiął. No to cóż tutaj mówić o Polsce? Polska jest znacznie bardziej wrażliwa na tego rodzaju naciski. No i dlatego tu zdumiewające jest to, że nasi umiłowani przywódcy różną głupa tutaj w tej sprawie. Dzisiaj czytałem taką opinię jednego z umiłowanych przywódców, że amerykańskie ustawy nie obowiązują na terenie Polski. No albo jest głupi, albo udaje głupka, bo to nie chodzi o to, że ta ustawa będzie obowiązywała na terenie Polski, tylko że da rządowi Stanów Zjednoczonych w ręce potężną broń, i to jest groźne. Panie doktorze, jak to jest z tym zagrożeniem potencjalnym? To znaczy tak, prawdą jest, że zagrożenie istnieje, sytuacja jest poważna, że Trump no, jest osłabiony, w związku z czym pod naciskiem demokratów, na których organizacje żydowskie, w ogóle Żydzi głównie głosują, może tą ustawę podpisać. Ale ja bym był przeciwnikiem histerii, natomiast chciałbym przede wszystkim, żeby się państwo zapoznali dokładnie z ustawą, tak? Czyli mówmy o faktach,
a nie, nie, nie róbmy propagandy. I teraz jakie są fakty? Bo ja się w ustawę zaopatrzyłem. I rzeczywiście ona jest, dlaczego jest niebezpieczna? Dlatego, że jest bardzo ogólnikowa, daje ogromne możliwości interpretacyjne. Punkt pierwszy mówi o tym, że kogo będzie dotyczyła, tak? Czyli jakich krajów dotyczy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 46 krajów i wielu organizacji żydowskich z tych 46 krajów. Tymczasem ustawa mówi, że sekretarz stanu razem z organizacjami pozarządowymi, nie wymienia jakimi, więc my nie wiemy z jakimi organizacjami. Czy chodzi o AIPAC na przykład, to Jewish Anti-Defamation organizację antydyfamacyjną, w ogóle jakie organizacje pozarządowe. A zatem sekretarz stanu plus nie wiadomo organizacje pozarządowe będą ustalały listę countries of particular concern, czyli ustalą listę krajów szczególnie dotkniętych tą ustawą. Nie wiem, czy w związku z tym jakieś inne kraje też będą podlegały, czy tylko te, które będą na tej liście. No ale załóżmy, że te, które będą na tej liście. Teraz, które kraje znajdą się na tej liście, zależy od owych niewymienionych organizacji pozarządowych plus sekretarza stanu, tak? I następnie, co oni zrobią? No, oni przede wszystkim będą badali ustawodawstwo w tych krajach. Czy ono bierze pod uwagę, znaczy najpierw jaka jest sytuacja, to znaczy chodzi o majątek niesprawiedliwie, bezpodstawnie zabrany lub przetransferowany. No i teraz jest problem, jak to będzie definiowane. Czy na przykład, jeżeli Niemcy zamordowali rodzinę żydowską i zniszczyli kamienicę w wyniku działań wojennych, potem ta kamienica w wyniku prawa polskiego przeszła na własność państwa, bo nie było spadkobierców. No więc jest to zgodne z prawem naszym polskim. Tu będzie, jak to będzie badane? Czy to będzie zgodnie z prawem lokalnym? Bo prawo lokalne ma być badane. Jak te sprawy są uwzględniane? No i teraz, co tam należy uwzględnić? Przede wszystkim najpierw zostanie zbadany zbadana natura i zasięg prawa narodowego, tak? Czyli oni będą badali, czy nasze prawo w Polsce jest jakby słuszne, czy niesłuszne, tak to z tego rozumiem. I zasady stosowania tego prawa i tutaj będą oceniali, jak to prawo jest stosowane i będą brali przy tej ocenie tak, czy mienie zostało zwrócone, jeżeli spadkobiercy żyli, tak? Jeżeli nie można było zwrócić mienia, czy zostali zrekompensowani. Jeżeli zaś nie było komu mienia oddać, czyli bez spadkowe mienie, heirless property, wtedy będą badali, czy ta rekompensata została zużyta na potrzeby tych, którzy przeżyli Holokaust. No ale jaka jest definicja osób, które przeżyły Holokaust? To jest... Ten, kto żyje, to przeżył. No tak, ale... No chyba lepszego dowodu nie potrzebujemy. Pan mówi zgodnie z logiką, a w polityce z logiką bywa różnie. Wie pan, jak jest do zarobienia parę złotych, to pretendentów się zawsze znajdzie bardzo dużo. O to chodzi. Także następnie, i teraz sprawa najważniejsza, jeżeli nie przeżyli, to wsparcie edukacji na temat Holokaustu i innych celów. To jest ten punkt trzeci, ten o którym pan w tej chwili mówi. Więc to jest najbardziej niebezpieczne. Dlaczego? Jeśli bo inne się... cele można... Tak, nie, panie nawet redaktorze. Nie ze względu na inne cele, chociaż to też. Ale ten punkt trzeci mówi, że dochody z tej bezdziedzicznej własności. Z tego wynika logicznie, że ta bezdziedziczna własność musi być wyodrębniona, chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie są dochody. Z niej dochody. No a skoro zostanie wyodrębniona, no to ktoś musi nią zarządzać. No nie będą to władze polskie, bo władze polskie na pewno nie, tylko przedstawiciele jakichś niewymienionych z nazw organizacji pozarządowych. No nie trudno się domyślić, co to za organizacje będą. Więc... Ale tego w ustawie nie ma. To są dopiero dalsze kroki. Nie. To w ustawie jest tylko provisions of property or compensation to assist. Tak? Panie doktorze, to wynika logicznie z brzmienia punktu trzeciego. No po prostu takie konsekwencje muszą wystąpić.
nastąpić, jeżeli ten punkt trzeci w niezmienionej formie zostanie uchwalony. Po prostu trzeba będzie tak zrobić. I władze polskie właśnie zostaną zmuszone do tego, żeby wyodrębnić ten majątek bezdziedziczny i żeby komuś go przekazać w zarząd. A jakie inne cele będzie realizował, to już poza polską kontrolą będzie, więc będziemy mieli środowisko obdarowane majątkiem rzędu 65 miliardów dolarów, bo takie są szacunkowe określenia tej wartości tego mienia. Przypomnę, że pan doktor Szewach Weiss potwierdził wysokość tego szacunku. Był ambasadorem Izraela w Warszawie, więc chyba wie, co mówi. Ja mu wierzę. No to w takim razie to jest około 60% rocznego budżetu państwa polskiego. Równowartość około 60% rocznego budżetu. Ustawa mówi o tym, że zostanie ta własność oszacowana, prawda, i wymieniona. Więc ile ona będzie, to ja rozumiem, że jest kwestią negocjacji. Tylko kto z kim będzie negocjował? To jest problem, bo ustawa mówi o tym, że będzie to w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, tak? No więc organizacje pozarządowe już od, jeżeli za taką na przykład uznać Światowy Kongres Żydów, od kwietnia 1996 roku dokonały takiej oceny i próbują na Polskę wywierać rozmaite naciski. Przypomnę, w kwietniu 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer na mitingu w Buenos Aires powiedział, że jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. I taka kampania upokarzania Polski się pojawiła. Zresztą do dzisiaj jest kontynuowana. W związku z tym to nie są jakieś wyimaginowane tutaj zagrożenia, tylko one są rzeczywiste. Organizacje żydowskie, jakkolwiek by ich nazywać, mają dosyć duże wpływy, a tym bardziej, że na początku roku 2011 to już nie tylko organizacje, ale rząd izraelski do spółki z agencją żydowską utworzył zespół HERD, z którego zadaniem było odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Więc to nie są żadne wymysły jakichś obsesjonatów, bo ja rozmaite korespondencje dostaję, w której autorzy, nie wiem przez kogo inspirowani, zarzucają mi obsesje. Ale to nie są obsesje, to są fakty. Nie mówimy o obsesjach, tylko chodzi o to, żeby trzymać faktów. No to trzymam się faktów. Mówię, konkretnie nazywam punkt trzeci, który jest najbardziej w tej ustawie niebezpieczny. W ogóle powiadam, no takie rzeczy można robić ewentualnie wobec państwa wrogiego, ale nie wobec państwa sojuszniczego, które Stanom Zjednoczonym udostępnia w ramach NATO swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Rosjanami. Ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Takich rzeczy się nie robi. Dlatego milczenie polskich władz w tej sprawie wydaje mi się zagadkowe. Pan poseł, oj, zapomniałem nazwiska, z Ruchu Narodowego, Winnicki, tak, złożył interpelację w tej sprawie. Czytałem odpowiedź na tę interpelację. Najłagodniej można ją określić mianem wymijająca. Autor tej odpowiedzi na interpelację twierdzi, że polskie władze monitorują. To ja też monitoruję. Nie, no właśnie, w tej chwili monitorujemy, ale chodzi jeszcze o konkrety. Chodzi o to, że to badanie, gdyby to było badanie ustawodawstwa, to okej, ale tutaj chodzi o to, że w tym ustawodawstwie jest ten punkt trzeci, którego nasze prawo nie przewiduje, tak? Więc nie wiadomo, jak to będzie wszystko interpretowane i dalej, po uchwaleniu ustawy, sekretarz stanu będzie zobowiązany co pół roku składać sprawozdanie, jak
ta ustawa jest realizowana, tak? No, czyli to jest też niebezpieczeństwo, że te naciski będą, no bo jak będzie musiał przedstawiać kongresowi i coś z tym majątkiem się dzieje i wszystkimi sprawami z tym związane, jakie one są, jak to wygląda, no to znaczy, że te naciski będą, tak? Więc po prostu moim zdaniem trzeba bez histerii, bo do NATO to jest daleka droga, a do konfrontacji z Rosją jeszcze dalsza, bo nikt się z Rosją nie konfrontuje, chyba że ona na nas napadnie, tylko trzeba jasno zażądać, jako obywatele powinniśmy zażądać od prezydenta, od premiera, żeby powiedział po pierwsze, co zrobili dotychczas, jakie podjęli działania w tej sprawie u władz Stanów Zjednoczonych i po drugie, co zamierzają zrobić. No bo już Antoniego Macierewicza się pozbyli, to mają czas wolny i mogą się zająć jakimś zbożnym celem, prawda? No właśnie, widzę, że panowie zgadzają się co do jakby głównych filarów tego, że zagrożenie jest, co do szczegółów może tutaj są głosy rozbieżne, ale co do tego, że jest zagrożenie, tak, że głównie źródło tego zagrożenia leży w punkcie trzecim. Generalnie w interpretacji, dlatego że jeżeli prawo jest niejasne, to daje możliwość ogromnych nadużyć przy interpretacji. Tak? I w takim razie zastanówmy się już w tym momencie nie nad skalą zagrożenia, bo ono jest większe albo jeszcze większe, tylko nad tym, co zwykli ludzie, tacy, którzy w tym momencie nas słuchają, tak, widzowie Telewizji Republika, co możemy robić, bo tak jak pan doktor powiedział, no wpadanie w histerię nikomu jeszcze w niczym nie pomogło. Co można czynić? Ta sprawa zostanie wykorzystana, moim zdaniem, przez rosyjską agenturę. Chodzi o to, żeby sprawę załatwić, a nie dać Rosji możliwości budowania tutaj swojego... Ale jak załatwić? No, my jako obywatele powinniśmy żądać od naszych posłów i od naszych władz, żeby w tej sprawie zajęli jasne stanowisko i przede wszystkim, żeby powiedzieli, co zrobili i co mają zamiar zrobić. Działania. Ja uważam, że histeryzowanie na temat ruskiej agentury to jest właśnie histeryzowanie i w dodatku niebezpieczne. Dlatego, że to nie Putin tę ustawę tutaj forsuje, tylko kto inny zupełnie z innej strony. Ale Putin wykorzysta. No, byłby głupi, jakby nie wykorzystał, no więc, ale to nie on tę ustawę wymyślił, tylko Senat Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby ją zablokować, a jemu nie dać wykorzystać. Wiemy, że rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie. To wynika z odpowiedzi udzielonej posłowi Winnickiemu. Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek tutaj zrobił, to przedstawiciele Polonii Amerykańskiej, którzy wiem, bo to między innymi z mojej inspiracji też to się stało, bo akurat znam dosyć dobrze tych działaczy, którzy podpisali się pod tą ekspertyzą prawną i pod tą petycją do kongresmenów. Otóż piszą listy, taka dosyć masowa to jest akcja w Stanach Zjednoczonych, Polacy, obywatele amerykańscy, piszą listy do swoich kongresmenów uczulających na te sprawy. No i ta petycja i ekspertyza prawna, to w ten sposób być może wreszcie Polonia amerykańska jakoś doprowadzi do tego, że przynajmniej będzie próbowała zablokować uchwalenie tej ustawy. Panowie, natomiast rząd polski moim zdaniem powinien zareagować, tylko nie teraz, bo to już jest bardzo późno, tylko przed 12 grudnia. No ale czasu nie cofniemy. Do momentu, do podpisu prezydenta amerykańskiego jeszcze odrobina czasu została. Być może te działania, o których pan redaktor mówi, być może jakieś inne coś jeszcze zmienią. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Na pewno w Telewizji Republika będziemy o tym jeszcze nie raz rozmawiać. W tej chwili panom dziękuję za wizytę. Doktor Jerzy Targalski, politolog, historyk, był naszym gościem i redaktor Stanisław Michalkiewicz.